Witajcie moi drodzy. Temat, który chcę dzisiaj poruszyć, nie powinien być dla Was obcy, no chyba że jesteście nowi na kanale i jeszcze nie wiecie, o czym się tutaj mówi. Natomiast można powiedzieć tak. Sytuacja sprzed kilku dni była krytyczna. Znowu problemy są w energetyce. W tej energetyce, z której wszyscy, a może prawie wszyscy, korzystają. Otóż, widzicie, do opinii publicznej przenika wiele informacji, ale one są takie, że to coś tam się wydarzyło, coś się stało, ale tak naprawdę to nic się nie stało. No bo przecież nie można ludzi niepokoić, prawda? No przecież co by się wydarzyło, gdyby panika nastąpiła, prawda? Natomiast to jest tak, z jednej strony media różne informacje wrzucają, prawda, i tak dalej. Z drugiej strony ludzie różnie na to reagują. No a tak naprawdę to, co się dzieje w tle, to się dzieje. I dopiero jak dojdzie do sytuacji takiej, jak miała miejsce w Hiszpanii czy Portugalii, to się podniesie jeden wielki krzyk. Ale do czego zmierzam w tym materiale? Jak zostaniecie, to za chwilkę się dowiecie. Moi drodzy, widzicie, Polsce zabrakło mocy i musieliśmy korzystać z awaryjnej dostawy z Ukrainy. I teraz zobaczcie, taki był tytuł tego artykułu, który znalazłem, co się dzieje z polską energetyką. Spójrzcie, ona niby jest super, prawda, i tak dalej, niby jest rozbudowywana, no ale co, zaszło słońce, wiatr był słaby, przez co w polskim systemie energetycznym zabrakło mocy. Ratować musiał nas wschodni sąsiad, czyli Ukraina. I teraz zobaczcie. Zabrakło mocy w polskim systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne, czyli PSE, potwierdziły, że między godziną 20 a 21 w poniedziałek 2 czerwca wystąpił niedobór mocy i musieliśmy się ratować interwencją z Ukrainy, która przesłała nam energię. Awaryjnie dostarczono Polsce od 200 do 400 MW między 19 a 22, dzięki czemu można było zapewnić bezpieczną pracę systemu. Maciej Wapiński, rzecznik prasowy PSE, uspokaja jednak, że to nic spektakularnego. No, powiem Wam, że nie wiem, czy to jest nic spektakularnego. Dla mnie 200, 400, czyli powiedzmy średnia 300, tak? 300 MW w godzinach od 19 do 22, no to daje nam około 900 MWh brakującej energii. Cóż to jest, nie? 900 MWh, 900 tysięcy kWh. Ludzie. A co my tu mamy, to wcale ten rok nie jest jakiś gorący. Jeszcze nie ma takiego koszmaru, jak to czasami jest lipiec, sierpień. Wszędzie klimatyzacje, wszędzie pompy ciepła, które gdzieś tam, nie wiem, grzeją, chłodzą cały świat, prawda? Auta elektryczne się ładują, stacje ładowania i tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje. Tu jesteśmy uspokajani. Niby nic się nie wydarzyło. No ale musiała nam Ukraina pomagać z energią. Czyli brakuje energii w polskim systemie elektroenergetycznym. Ale idźmy dalej. Skąd niedobór? Prognozowaliśmy niską rezerwę. Dodatkowo część jednostek konwencjonalnych wieczorem nie wznowiła pracy. Wiatr był słabszy, niż wynikało z prognoz. W efekcie powstała luka wytwórcza. Tłumaczył w rozmowie z portalem energetyka24.pl. Jednak pomimo stosunkowo niskiej rezerwy system pracował stabilnie i nie było powodów do niepokoju, dodał. No wiadomo, uspokoić trzeba, prawda, no bo inaczej to by już się panika podniosła, prawda? Nie było żadnych powodów do niepokoju, ale tu jednak artykuł się pojawił i informacje, coś zasiewamy, nie? Jakiś strach, jakiś niepokój siejemy. Stosunkowo często w ciągu dnia musimy zaniżać granicę energii,
z jednostek konwencjonalnych ze względu na nadwyżkę generacji ponad zapotrzebowanie i konieczność utrzymania bezpiecznej pracy systemu, uspokajał. Przytacza, że w poniedziałek doszło właśnie do takiej sytuacji, gdy zauważono nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych. Polsce grozi brak energii. Rzecznik PSE powiedział, powiedział o luce wytwórczej. Tych może być w naszym kraju coraz więcej. Sytuacje takie jak wczoraj, czyli tu mowa o 2 czerwca, będą się powtarzać. I będziemy mieli mniej mocy dyspozycyjnych, tym częściej będą występować niedobory mocy, mówił Maciej Wapiński. Z wyliczeń PSE wynika, że luka wytwórcza w 2031 roku wyniesie 6,4 GW, a w 2040 roku osiągnie 18 GW. Planowane przez rząd inwestycje w energetykę jądrową 6 do 9 GW mogą częściowo zredukować tę lukę, ale w systemie elektroenergetycznym nadal brakować będzie 8 do 11 GW, zauważa Instytut Sobieskiego. Niedobór mocy dyspozycyjnych już w 2025 roku wynosi ponad 8 tysięcy MW. Moi drodzy, 8 tysięcy MW to jest 8 GW. Taki jest niedobór w naszym systemie. Jak myślicie, jak długo ten system wytrzyma? Czy to się nie wywali, czy nie dojdzie do blackoutu? A teraz ja myślę, że to jest znakomity pomysł, po prostu lepszego być nie mogło. Wyłączmy bloki energetyczne, wyłączmy Bełchatów, wyłączmy jeszcze kilka innych bloków w innych elektrowniach. Będzie przepięknie, bo są przestarzałe, po co, prawda? Energetyka atomowa, pewnie, ona wszystko załatwi. Normalnie ta jedna elektrownia pokryje zapotrzebowanie całej Polski na energię, na moc, w ogóle zero problemu, nie? A ceny to będą tak niskie, jak jeszcze nie było. Słuchajcie, jeżeli Wy w to wierzycie, to jesteście naiwniakami. Po pierwsze, jeżeli ktoś nam powie, że no przecież na Zachodzie są elektrownie atomowe, one działają i tak dalej, to zauważcie, ile jest tych elektrowni. To nie jest jedna na cały kraj, tylko kilkanaście. Po drugie, to są elektrownie budowane już kilkadziesiąt lat temu, gdzie tak naprawdę one zdążyły się w pewien sposób zamortyzować i zarobić na siebie. A u nas nowa inwestycja, która pochłonie miliardy złotych, tudzież miliardy euro, prawda, bo to już osobny temat. I teraz co? Czy Wy myślicie, że jak będzie energetyka jądrowa w Polsce, to że będzie taniej? Jeżeli tak myślicie, to się grubo mylicie. Elektrownię trzeba zbudować, żeby jakoś ten system wspomogła. To nie jedną elektrownię, tylko masę tych elektrowni. Nie wiem, 4, 5, 6, 8, żeby Polskę jakoś podnieść ten system elektroenergetyczny, żeby go wspomóc. Budowa pochłonie majątek. Ktoś jest potrzebny do obsługi tych elektrowni. To nie jest jedna osoba. Tylko to jest sztab ludzi. Kilkuset pracowników, którzy będą obsługiwać to wszystko i dbać o bezpieczeństwo. Do tego wszystkiego, czy myślicie, że uran jest bezpłatny? Że koszty jego transportu, że tak powiem, zarządzania tą energią z uranu, potem utylizacji i tak dalej, to nic nie kosztuje? No tu się grubo mylicie. I właśnie to jest powód tego, że energia będzie drożała. Także nie liczcie na to, że będzie tanio. Musi drożeć. I nie jest to straszenie. Po prostu ta cała transformacja energetyczna, która jest, będzie powodowała wzrost cen i to znaczący. Dojdą nowe opłaty na rachunkach. To, że w tej chwili liczniki, które są wymieniane, które tak zgłośno, ta akcja cała w Polsce, że do 2031 roku wszystkie będą wymienione, super. Tylko zobaczcie, że te liczniki analizują dokładnie wszystkie parametry sieci. Dokładnie tam widać, ile energii pobieracie, a ile oddajecie. Mało tego, ile generujecie mocy biernej, której energetyka nie chce, bo jest to dla nich odpad. Powoduje straty w przesyle energii. I firmy za to od dawna płacą. Za tą moc bierną, indukcyjną czy pojemnościową. Gospodarstwa domowe jeszcze nie, ale będą płaciły. Bo w tym kierunku zmierzamy. Więc naprawdę to nie jest dobry kierunek. No ale każdy ma swoje zdanie, każdy może powiedzieć, że jestem w błędzie, że straszę. Jak myślicie?
Czy magazyn energii dzisiaj nie ma sensu? Czy off-grid nie ma sensu? No przecież to jest naprawdę, wydaje się, jedyny słuszny kierunek. My potrzebujemy taniej energii. Bardzo taniej energii. W dużych ilościach. No ale system elektroenergetyczny nie jest w stanie nam tej energii zapewnić w takich ilościach, w jakiej obecnie jej potrzebujemy. Więc siłą rzeczy, czy tego chcecie, czy nie chcecie, będzie musiało dochodzić do jakiejś awarii, będzie musiało dochodzić do wyłączeń i to nie będą pojedyncze sytuacje. Zresztą tak, jak tu było powiedziane, prawda? To się będzie zdarzało coraz częściej. I teraz dopóki jeszcze wschodni, zachodni sąsiad i tak dalej będzie miał zapas energii, zapas mocy, to może Polskę wspomóc. No ale słuchajcie, przecież u nich też się wszystko rozwija. I w którymś momencie może się okazać, że już nie mają tego zapasu u siebie. I co myślicie, że jak nie będą mieli u siebie zapasu, to nam pomogą? Nie ma szans. Będą dla siebie trzymać, żeby swój kraj zasilić, a Polska się nie będzie w ogóle liczyła. No i wtedy podniesie się larum. Bo jak wyłączą raz, drugi, trzeci całą energię, no to przestanie być fajnie. No ale przecież prąd będzie tani, będzie go pod dostatkiem, jest go pod dostatkiem, nic się złego nie dzieje, słuchajcie. Blackouty nie grożą, wyłączenia nie grożą. Pomyślcie o tym i się nad tym zastanówcie. Jak zapobiec luce wytwórczej? To jest duże wyzwanie. Potrzebujemy rozwiązań, które z jednej strony pozwolą utrzymywać moce węglowe w dyspozycji, ale będzie to związane z odchodzeniem w kierunku jednostek gazowych. Mówił w 2023 roku Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Także Maciej Wapiński wskazywał, że w związku m.in. z wygaszeniem bloków węglowych ta luka będzie się powiększać. W miejsce bloków węglowych muszą powstać jednostki gazowe, jądrowe czy działające na biomasę, podkreślił. No właśnie, muszą powstać. Ciekawe, że na razie nie powstają. Natomiast o tym, że bloki węglowe będą wyłączone, to już powiedziałem i to wiemy, bo o tym się słyszy notorycznie na okrągło. Nie wiem, moi drodzy, co wy o tym sądzicie, ale bardzo chętnie się przekonam, bo ten temat już poruszaliśmy jakiś czas temu, było trochę komentarzy, nawet niejednokrotnie poruszaliśmy, ale mental się zmienia, wasze myślenie się zmienia, widzicie, co się dzieje naokoło, analizujecie również sytuację, więc myślę, że warto, żebyście się ponownie wypowiedzieli w komentarzach, żebyście dyskusję nawiązali między sobą również, bo bardzo jest ważne, żebyście rozmawiali również, co kto sądzi i potem wymieniali się uwagami, doświadczeniami. Ja też będę odpowiadał na Wasze komentarze, jakie napiszecie. Także no bardzo, bardzo Was proszę o to, żeby właśnie dyskutować, bo z tego mogą wyniknąć bardzo ciekawe rzeczy. Że tak powiem, obserwując, co się dzieje, możemy dojść do wniosku, że jednak kierunek magazynów energii i kierunek bycia niezależnym od sieci jest jedynym sensownym ratunkiem. Pamiętajcie, że dzisiaj panele fotowoltaiczne, dzisiaj fotowoltaika jest bardzo, ale to bardzo tania. Magazyny też nie należą do najdroższych. To wszystko mocno potaniało. Jak zacznie dochodzić do sytuacji wyłączeń w całym kraju, do blackoutów, to nie łudźcie się, że ceny się utrzymają. To wtedy wyskoczy niesamowicie. Dlaczego? Bo pojawi się nieprawdopodobne zainteresowanie i popyt na te rozwiązania. A jest to proste. Jak jest popyt, no to i cena idzie w górę, bo zrobi się deficyt. Będzie brakować tych wszystkich paneli w hurtowniach, tych baterii i tak dalej. Nie kupicie tego tak jak dzisiaj, że zamawiacie i za chwilę jest. No i cena pójdzie do góry 2, 3 albo i więcej razy. I będzie tak było czasami, jak widzimy, braku prądu na dłużej, to ludzie lecieli do marketu, kupili wszystkie możliwe agregaty, żeby mieć, tak? Potem po w ciągu 2-3 dni w żadnym markecie w okolicy nie było jednego generatora spalinowego. Tylko że jeżeli jeszcze lokalnie tam czegoś nie było, można było pojechać po paliwo na stację benzynową. A jak będzie ogólnopolski blackout, to nikt Wam nie sprzeda paliwa na stacji, bo nie będą działały kasy fiskalne, bo nie będą działały dystrybutory i nawet jak taka stacja jest wyposażona w zasilanie awaryjne, w agregat swój i tak dalej, no to no ile będzie chodziło o tym agregacie? To tak nie działa, jak się niektórym wydaje. Poddaję to pod rozwagę, słuchajcie, zastanówcie się, co o tym myślicie,
czy dobrze ja myślę, czy może ja jestem w błędzie. Jeżeli tak, to też mnie poprawcie. Komentujcie, lajkujcie, łapeczki w górę, jak się podobało. Zapraszam gorąco do subskrypcji kanału i bardzo dziękuję nowym wspierającym, tu w szczególności panu Jerzemu Nowakowi, który jest nowym wspierającym. Także zapraszam też wszystkich Was do wspierania kanału, bo dzięki temu mam ochotę tworzyć nowe treści, mam ochotę dzielić się wiedzą, prawda? Pokazywać różne ciekawostki, no i też naprowadzać Was, mam nadzieję, na dobre tory w kierunku właśnie bycia niezależnym od sieci elektroenergetycznej. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo za obecność, za oglądanie, za komentowanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!